Górnicy na rencie i emeryturze z zakładów górniczych Lubin zostali poszkodowani z powodu deputatów węglowych, które są wypłacane wszystkim pracownikom miedziowego holdingu. Kwota różni się w tym przypadku nawet 1200 zł, bo byli pracownicy ZG Polkowice-Sieraszowice oraz ZG Rudne otrzymali z tego tytułu około 3600 zł, a przedstawiciele lubińskiego oddziału 2400 zł. Pionierzy górnictwa w Zagłębiu Miedziowym nie zgadzają się z tą decyzją. To jest upokarzające, że my, jako pierwsza kopalnia w Zagłębiu Miedziowym, to, która wszystko tworzyła, w tej chwili jest traktowana, jak za przeproszeniem, nie chcę brzydko powiedzieć, no niepoważnie. Skróćmy. I naszym właśnie głównym celem, oprócz tego, żeśmy próbowali interweniować bezpośrednio w związkach zawodowych, czy związki zawodowe zakłada górniczych odpowiedziały wyraźnie, że są za tym, żeby to wyrównać, żeby nie było takiej dysproporcji, bo 1200 zł to jest dużo pieniędzy. Przedstawiciele związków oraz emeryci skierowali do prezesa KGHM komunikat w tej sprawie, który opublikowano w internecie. Taki komunikat związków zawodowych Miedziowi właśnie w tej sprawie, który... Miejmy nadzieję, że nam pomoże. Trzy związki, z którymi się skontaktowałem się z Solidarnością, branżowymi i dozorem, wszystkie są za tym, żeby to wszystko wyrównać. O pomoc poproszono również posłów. W związku z tym domagamy się, prosimy, wnioskujemy o to, aby te 1200 zł dla 5000 emerytów górniczych było wyrównane. To jest apel. Wiemy, że wnioski składane są do końca lutego. To jest ostatni moment na taką interwencję. Mam nadzieję, że pan prezes po przylocie ze Stanów Zjednoczonych zajmie się tą sprawą i wyrówna. Piotr Borys skierował w środę interpelację do prezesa miedziowej spółki. Gdy KGHM ustosunkuje się do prośby, wrócimy do sprawy.